Dzień dobry. Tu Ola Żelazo. Witam Was serdecznie na 194. Żelaznym Poranku. Dziś ćwiczymy w pięknej jesiennej aurze i dziś będzie jesienna rozgrzewka. Wszystkie ćwiczenia zrobimy na stojąco i naprawdę się rozgrzejemy, żeby żadna jesień, ani nadchodząca zima nie były nam straszne. Także jeśli poczujecie kiedykolwiek, że jest jakiś chłód czy za zimno, to zapraszam na rozgrzewkę. Tutaj zawsze będzie gorąco. No ja już jestem gotowa, zaczynam truchtać, także 3, 2, 1. Let's go! Woo! Po dzisiejszej rozgrzewce żadna jesień nie będzie nam straszna. Zacznijmy od marszu. Od takiego marszu, wiecie, z dobrze ustawionym tułowiem, wyciągniętym kręgosłupem, delikatnie napiętymi mięśniami brzucha. I jeśli chcemy, możemy zostać w marszu, ale jeśli jest nam naprawdę zimno, to przejdźmy do truchtu. Potruchtamy sobie troszeczkę w miejscu. Ach, to jest wspaniała, przepiękna rozgrzewka. Ja ją bardzo, bardzo, bardzo lubię. Oddychaj, uśmiechnij się do mnie. Tak, wyjście na dwór jest zawsze takie przepiękne. Można oddychać powietrzem. Wystarczy tylko odpowiednio się ubrać, o tym pamiętamy. Jeszcze troszeczkę. Super! To odwrócimy się wokół własnej osi. Poszukamy najlepszego miejsca do naszego dzisiejszego treningu, do naszego 194. żelaznego poranka. Wow! Okej, dobra, przejdźmy do marszu, jeśli truchtaliśmy w miejscu i teraz będziemy robić double step, czyli krok dostawny, ale w dwie strony podwójny. Raz, dwa, trzy, cztery. Nisko na nogach, plecy wyprostowane i uwaga, dodamy krążenia ramion. Takie obszerne w jedną i w drugą stronę. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, super. Wow. I krok dostawny cały czas. Mamy to ćwiczenie. Jej. To jeszcze cztery. Trzy. Oddychaj. I jeden. Zostajemy w double step touchu. I teraz ręce przód i ściągamy łopatki. Łokcie kierujemy do tyłu. Brzuch napięty, tułów wyprostowany i cały czas utrzymujemy dynamikę ruchu. W końcu to nasza rozgrzewka, jakby inaczej. Podwójny krok dostawny. Jeszcze chwila. Nisko na nogach. Poczujmy, że pracują nasze uda. Ostatnie dwa. I jeden. Ręce góra i ściągamy łokcie. Cały czas. I uwaga, podciągamy jedno kolano, gdy jesteśmy w drugim septaczu. Góra. Jest. Ha! Mam nadzieję, że już ciało czuje pracę, że jest nam coraz, coraz przyjemniej. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zostajemy w szerokim rozkroku i step out. Czyli taki akcent z opuszczaniem bioder i wyciągamy ramię mocno do przodu na ukos. Wydech, 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 wydech. Osiem i siedem. Mamy to? Sześć. Idę do Was zobaczyć, ale chyba tak. Trzy i dwa i jeden. I teraz zostajemy w step out i falujemy ramionami do boku. Cztery. I trzy, i dwa, i pełne okrążenia. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, i pojedyncza. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, krążenia. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, pojedyncza. Osiem, siedem, 6, 5, 4, 3, 2 i krążenia. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, jeszcze dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I marsz, 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 marsz. Takim wiecie, żeby bioderkami też troszeczkę poruszać. Doskonale. Unosimy ramiona i będziemy teraz unosić kolano i opuszczamy
oba ramiona. Wydech, wydech, wydech. Jeszcze trochę, cały czas w ruchu. Nasza jesienna rozgrzewka trwa na całego. Jeszcze trochę. Ile liści przyczepionych do moich butów. To lubimy w jesieni, prawda? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 i na zewnętrzną stronę. Unosimy kolano, ramiona przynosimy na drugą stronę, żeby zaangażować nasze skosy. Nie pochylaj się do przodu, nie pochylaj się do tyłu. Unoś kolano jak najwyżej. 8 i 7. Super. 6. Jest moc. 5. Ramiona wysoko. 4. Fantastycznie. 3. I 2. I 1. I marsz. Marsz. Ale jeśli masz to za mało, no to przechodzimy do truchtu. I teraz niezależnie, czy maszerujemy, czy truchtamy, krążenie ramionami do przodu, jak najobszerniejsze. Tak jest. Jest już trochę zadyszka? U mnie tak. Jest mi już ciepło. Najbardziej lubię ten moment właśnie rozgrzewki, kiedy czuję, że jest już ciepło. Zmieniamy kierunek, krążymy do tyłu. 4, 3, 2 i 1. Ok, zakładamy ręce za uszy i będziemy teraz przyciągać łokieć do tego samego kolana z takim skłonem do boku. Chcę, żebyśmy zaangażowali nasze mięśnie skośne. Wydech, wydech, wydech. Nie pochylaj się do przodu i jeszcze walczymy, ćwiczymy, dbamy o nasze ciała, o nasze umysły i o to, żeby uśmiech na buziaku był przez całą jesień. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stań w szerokim rozkroku i będziemy robić plie na raz, dwa, trzy. Góra. Raz, dwa, trzy. Ramiona rozpostarte. Klatka piersiowa uwypuklona. I raz, dwa, trzy. Kieruj kolana na zewnątrz. Trzy. Góra. I uwaga, możemy dodać podskok. Trzy. Podskok. Trzy. Jest. Podskok to jest full mocy. Spróbujmy zrobić dwa powtórzenia z podskokiem. Jeden i pozostałe mogą być bez. A my jeszcze cztery. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zostań na dole i puls. Puls. Co się dzieje z udami? One pieką. One mocno pracują. Nie poddajemy się. Jeszcze chwila. Oddychaj. Skieruj łokcie na zewnątrz i ostatnie 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zostań na dole i zacznij zbliżać łokieć do uda, do kolan. Z mocnym wyciągnięciem boku tułowia i zaangażowaniem naszych bocznych mięśni tułowia, brzucha. I jeszcze chwilę. To co, ostatnia 8 tego ćwiczenia. Liczymy razem 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zejdź biodrami jeszcze niżej, złap się za wewnętrzne udo i odepchnij się od jednej ręki i od drugiej, kierując bark w stronę ziemi, w stronę u mnie pięknych jesiennych liści. I jeszcze 6. Kolana na zewnątrz, 4, 3 i 2 i 1. Opuść biodra, wyciągnij ramiona i podnosimy się, prostujemy. Palce, pięty, dobra. Zakładamy znowu ręce za głowę. Mamy to i robimy kolano do łokcia i cios. Kolano do łokcia i cios. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, hop. Raz, dwa, trzy. Chcę, żeby brzuchy poczuły tą pracę. Czują? Jeszcze nie. No to jeszcze trochę. Hop. Mhm. I cios. Cios. Super. 6. 5. Łapiemy rytm. 4. Super. 3. I 2. I
Jeden, to co? Druga strona. Łokieć, kolano i cios. I więcej dynamiki. Hop. 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 Nie boimy się tego ciosu. Strzelamy w powietrze i cała energia będzie wędrować do nas po tej rozgrzewce, po tym poranku albo wieczorze, w zależności od tego, kiedy ćwiczycie. Ma być dużo, dużo mocy. 5 i 4, 3 i 2 i 1. Marsz, marsz albo trucht, trucht, trucht. Co robicie? Maszerujemy czy truchtamy? Patrzę na was, chyba większość truchta. Okej, jeszcze chwileczkę. Jeszcze wiecie, musimy się tak dogrzać do końca. Stajemy ze złączonymi nogami i będziemy odstawiać jedną nogę i łączyć ramiona nad głową. Wydech, wydech i nisko na nogach. Plecy wyprostowane, tak żeby nogi czuły pracę. Akcentuj do boku z oparciem nogi o palec i z mocnym doprostowaniem nogi. Wydech, wydech, wydech. Brzuch wciągnięty, boki tułowia podciągnięte, czubek głowy w stronę nieba, sosny. Co mamy nad sobą? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zejdź na dół, nogi są połączone. Zejdź na dół do przysiadu i podnosimy się. I znowu raz, dwa, trzy. Góra. Raz, dwa, trzy. Plecy proste. Dwa, trzy. Biodra wypchnięte do tyłu i ciężar ciała staramy się przenieść na tyły stóp. Raz, dwa, trzy. Góra. Jeszcze trochę. Jak u was rozgrzewka? Ciało już rozgrzane, bo u mnie na maksa. Ale właśnie o to chodziło. Raz, dwa, trzy. Góra. Raz, dwa, trzy. Ostatnie trzy. Damy radę. Nie poddajemy się. Raz, dwa, trzy. Góra. Ostatnie i zostań dół. Puls, puls, puls. Ściągnij łopatki. Przenieś ciężar ciała na tyły stóp. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden, zejdź jak najniżej i teraz pomalutku, im wolniej, tym lepiej, podnosimy się do stania i strzepujemy nogi, rozluźniamy się. To było to, kochani. To co? Przejdźmy teraz do rozciągania, żeby mieć kompleksową jesienną rozgrzewkę i powiedzieć dwa magiczne słowa. Ale to jeszcze chwila. Chwyć za lewą kostkę. Przyciągnij piętę do pośladka, wypchnij biodra do przodu, kolana blisko siebie i poczuj, jak rozgrzewa się, jak rozciąga się przód naszych udr. Możemy unieść prawe ramię i chwilkę wytrzymujemy w pozycji. Jeśli jest chęć, możemy przejść do tancerki, pochylić się do przodu, wyciągnąć nogę w tył, utrzymać balans. Same przyjemności. Z wdechem wróć do góry, przyciągnij kolano do klatki piersiowej, znowu wyciągnij plecy, opuść barki, uwypuklij klatkę piersiową, skieruj czubek głowy do sufitu i kilka krążeń stopą w jedną stronę, w drugą. Połóż kolano na kostkę, na kolanie i zrobimy taki przysiad w kształcie cyfry 4, naszą czwóreczkę z wyciągnięciem pleców, z wypchnięciem bioder do tyłu. Pośladki się pięknie rozciągają. I z wdechem podnieś się. Zrobimy to samo na drugą stronę, czyli łapiemy za prawą kostkę, przyciągamy piętę do pośladka, wypychamy biodra do przodu, kolana blisko siebie, możemy unieść lewe ramię. Cały czas oddychamy. Nie zapominamy o tym, co najważniejsze. Już teraz uspokajamy nasz oddech po naszej rozgrzewce. U mnie był przyspieszony. A jak u was? I możemy się pochylić do
tancerki, wyciągnąć rękę, wyciągnąć nogę, przeciągnąć się, poczuć moc w swoim ciele, spokój w umyśle, same przyjemności. I z wdechem wracamy do stania, przyciągamy kolano do klatki piersiowej, przytulamy nogę do siebie, a nie siebie do nogi. I tutaj znowu ten ruch, że oddalamy od siebie obojczyki, barki oddalone od uszu, dużo przestrzeni właśnie w tych często napiętych obszarach i krążymy stopą w jedną stronę, w drugą stronę. Ok, położymy teraz kostkę na kolanie, zrobimy, ach, patrzę na moje buty, są w bardzo modnej jesiennej odsłonie, całe w liściach. I pochylamy tułów do przodu, biodra do tyłu, ręce połączone na wysokości klatki piersiowej. Rozciąga się pośladek, pięknie rozciąga się biodro. Dobrze nam. Weź głęboki wdech. Może uda się zejść biodrami jeszcze troszeczkę niżej. I z wdechem podnieś się, opuść nogę. Wyciągnij teraz prawą nogę przed siebie, ustaw napięcie. I pochyl się w stronę nogi, wyciągając oba biodra w tył. Plecy doprostowane i pochylamy się w stronę nogi wyprostowanej, żeby poczuć rozciąganie tutaj z tyłu naszej nogi, w ścięgnach podkolanowych, w achillesie, no i oczywiście w plecach. Rozciąganie po treningach, bardzo ważna rzecz. I my nigdy nie pomijamy. Prawa noga przód i to samo. Zginamy lewą nogę, prawa doprostowana i schylamy się w stronę nogi wyprostowanej, wypychając biodra do tyłu. Cały czas pamiętamy o plecach, o barkach oddalonych od uszu. Juhu! Z wdechem podnosimy się. Stań w szerokim rozkroku. Weź głęboki wdech, ramiona do góry, spójrz na dłonie, z wydechem opuść, zegnij nogi. Jeszcze raz wdech, ramiona do góry, spójrz na dłonie, z wydechem opuść. I jeszcze raz wdech i wydech, połącz dłonie na wysokości klatki piersiowej, palce pięty, kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy żelazny poranek. Teraz jest czas, żeby powiedzieć dwa magiczne słowa. Czy Wy jesteście na to gotowi? Bo ja jak najbardziej. To co? Ruszamy. 3, 2, 1. Mamy to! Dziękuję bardzo za dziś. Jak Wam się podobała rozgrzewka? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Zostawcie kciuk, jak Wam się podobało i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przeoczyć żadnego nowego odcinka. Życzę Wam super udanego dnia albo wieczoru i zapraszam na matę na kolejne ćwiczenia ze mną. Do zobaczenia, buziaki. Mua!